To nie jest szpital, to jest po prostu jakaś chyba szkoła, no ale te takie okienka na górze, czyżby to nauczycielki tam miały mieszkać? No idźmy dalej, tutaj zobaczmy, bo coś mi się to coraz mniej podoba. No, no wiecie Państwo, jakaś reasekuracja tutaj musi być, bo Warszawa w ogóle jest bardzo niebezpieczna. Warszawa jest jak za Polskim Wedlem w Parku Skaryszewskim, czy no gdziekolwiek Warszawa jest niebezpieczna. To jest Zakrzewska nawet. Nigdy tutaj na Zakrzewskiej chyba mi się nie było. No i tutaj ta ulica, Państwo zobaczą. Jaka to ulica. Sielecka, no jest. Sielecka, Sielce. Takie te nazwy są, jakoby tu były jakieś Sielce. Nie dość, że Warszawa wiocha, to jeszcze i tu są Sielce. Zobaczmy tę ulicę w Powszech, to będę wiedzieć, bo tak, na rogach często na domu nie ma numeru. To rzeczywiście jak na wsi. Proszę Państwa, ja już teraz po ulicach zaczynam chodzić, ale często jest tak, że nie ci z samochodów, tylko ludzie często się oglądają i patrzą się, że ktoś sobie tak idzie, że ktoś sobie tak nagrywa. Są bardzo ludzie wścibscy tutaj, bardzo tacy, jakby pierwszy raz widzieli. A, mam szpital, proszę Państwa, to jest właśnie ten szpital, to jest chyba to. Tak, szpital, proszę Państwa. To miała być Stępińska, skwer chorwacki, no nie. To jeszcze tego to nie było, skwer chorwacki. Dobrze, będziemy chodzić, skwer chorwacki. Następna ulica, takie to dziwne, prawda? Takie to dziwne w Warszawie. No. Także takie dwumetrowe, takie wiochowe, nie? Dwumetrowe, ale jaka twarz? Niezadowolony z życia. Niezadowolony. Najlepsze to są te dzieci, bo dzieci to są szczere dzieci. To powiedzą, co czują, co myślą, nie skłamią. A to wszystko takie niezadowolone. Także Sielecka, proszę Państwa, Sielecka i Nowotarska, no. Także nie o tę ulicę nam chodziło, proszę Państwa. Sielecka i Nowotarska. Tylko Sielecka i Stępińska, proszę Państwa. Sielecka i Stępińska. Ładne te zabawki dla dzieci. Sielecka, skwer chorwacki i Stępińska. Także może przejdźmy tam. I tu. Tam i tu. Tam i tu. Tam i tu. Przejdźmy tam i tu. Sielecka i Stępińska.